nie zaliczył takiego dobrego wejścia powrotu do polskiej ekstraklasy. Jak pan z czego to może wynikać? No myślę, że gra nieźle, nie można mu wiele zarzucić. Jeśli jest rozliczany z samej gry, to się prezentuje pozytywnie, a jeśli jest rozliczany tylko wyłącznie z bramek, które strzelił, to w pięciu meczach jedna bramka to oczywiście troszkę mało. Wasza relacja to była tylko boiskowa relacja, może poza boiskową relacja? Jak to wyglądało w Wiśle Kraków? Już nie ma co wracać. Zeszłoroczny śnieg, prawda? Coś, co było między latami 2000-2005. Dobrze się rozumieliśmy na boisku, poza boiskiem także, choć na niedzielne obiadki się nie zapraszaliśmy. Dzisiaj były jakieś starcia? Możliwe w ogóle były między wami? W sensie, czy gdzieś parę razy się zdarzyło, że nie będzie odbierać piłkę albo Maciek, czy raczej to nie te pozycje? Że wydaje mi się, że obydwaj byliśmy usposobieni ofensywnie, więc koło siebie nie przebiegaliśmy. Powiedział pan, że Kamil Grosicki dzisiaj jest takim piłkarzem, który obok pana pełni podobną rolę. A jakie ma perspektywy na zrobienie kariery w Europie, Kamil? Na razie to on ma cel do osiągnięcia w Jagiellonii, prowadzenia albo utrzymania Jagiellonii na wysokiej fali. Potem być może zgłosi się po niego jakiś polski klub, a jeśli nie, no to rzeczywiście ma szansę zawojować Europę, bo widzieliśmy kilka jego dzisiaj fajnych akcji. Przede wszystkim tak, że monokartkę pracował na pewno. Maciek Żurawski powiedział, że to nie Jagiellonia wygrała ten mecz, tylko Wisła przegrała. Pan się zgadza z tą opinią? Można tak przyjąć. Rzeczywiście Wisła rozegrała dobre zawody.